Kiedy człowiek doświadczy jakiejś Bożej interwencji w swoim życiu, można powiedzieć, kiedy człowiek namacalnie doświadczy bliskości Pana Boga, często kiedy później jest w podobnych okolicznościach, w trakcie jakiejś modlitwy, właśnie w jakimś byciu z Panem Jezusem, czasami chce po raz drugi doświadczyć tego samego i ocenia. Pryzmat owocności tej modlitwy właśnie pod kątem tego, czy będzie podobnie, tak jak było, czy doświadczy czegoś podobnego, i wtedy trochę krępujemy Pana Boga, ograniczamy go w swoim działaniu. Chcemy go zamknąć w jakimś doświadczeniu. Widzimy, jak dzisiaj Żydzi prowokują, można powiedzieć, Pana Jezusa, żeby znowu rozmnożył chleb, a on chce ich prowadzić dalej, chce ich, podprowadza ich pod Eucharystię. Wiemy, że kiedy jesteśmy na takiej zwykłej Eucharystii, to nie ma jakichś fajerwerków takich na co dzień. No. Potrzebujemy tej zwykłej wiary, że, że Jezus jest obecny w najświętszym sakramencie, i, i wiara nas uzdalnia do tego, żeby w tym białym opłatku chleba widzieć właśnie Chrystusa. Bóg sam wystarczy, Jezus sam wystarczy, on jest chlebem życia, abyśmy mieli taką prostą wiarę nakierowaną na, na Eucharystię, żebyśmy mieli głód Eucharystyczny. To jest. Coś najcenniejszego, co możemy też w życiu naszej wiary osiągnąć.